chcemy ruszyć z akcją Kraków w formie. Pomyśleliśmy, że wszyscy jesteśmy już stęsknieni wyjścia z domów. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że niestety te sygnały, które do nas teraz docierają, nie są specjalnie optymistyczne. Wiemy, że czeka nas lockdown, wiemy, że zachorowań jest coraz więcej, ale mimo wszystko wydaje się, że jeżeli pogoda będzie ładna, jeżeli będzie coraz cieplej, no to zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas będzie chciał wyjść z domu. I chcemy przez ten najbliższy sezon zachęcić wszystkich krakowian, żeby z infrastruktury miejskiej, tej rekreacyjnej i tej sportowej korzystali. Wiemy, my obserwujemy wiele sygnałów, że wielu z nas nawet nie ma pojęcia, że niedaleko ich domów powstały nowe tereny rekreacyjne, na które warto się wybrać, ale warto też wziąć dzieci, że powstają nowe place zabaw, skateparki, więc na pewno jest dużo miejsc, o których krakowianie czasami nawet nie wiedzą, a z których warto korzystać, bo są nowe i chcemy zaprosić. My chcemy, żeby nasza akcja Kraków w formie nie była skierowana tylko do tych młodych i wysportowanych, ale też do tych, którzy mają trochę słabszą kondycję, żeby to nie była oferta tylko dla sportowców, ale dla tych, którym wystarczą trochę bardziej intensywne spacery, po prostu chcą się poruszać i chcą spędzać czas aktywnie. No więc jako rozgrzewka na początek pytamy ekspertów, jak się przygotować do sezonu, jak zacząć ćwiczyć, jeżeli ktoś myśli o ćwiczeniach ewentualnie, jak zacząć spacerować, żeby się rozruszać po zimie. No i będziemy przedstawiać te miejsca, które uważamy za interesujące, gdzie warto się wybrać, więc będzie również, tak jak mówię, sporo porad. Przygotowujemy dla Państwa bardzo szczegółową mapę, gdzie będzie szansa, żeby znaleźć wszystkie te miejsca właśnie z podziałem, czy to bardziej dla dzieci, czy bardziej zieleń, czy bardziej sport. Będziemy też przedstawiać regularnie ofertę miasta przygotowaną dla Państwa, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, bo też warto pamiętać, że miasto bardzo często organizuje i finansuje również zajęcia, z których mogą korzystać nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe. No więc będziemy dla Państwa w jednym miejscu te oferty zbierać i zachęcać do skorzystania. Zapraszamy Państwa przede wszystkim na stronę www.kraków.pl. Tam znajdą Państwo duży baner na głównej stronie Kraków w formie. Proponuję, żeby w niego kliknąć i zostaną Państwo przekierowani na stronę, która została stworzona specjalnie i dedykowana tej kampanii. No i właśnie tam będzie zarówno mapa, jak i sporo porad i sporo inspiracji. Mam nadzieję, że ta strona będzie Państwu towarzyszyła przez cały sezon.